Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hitchcock Final Cut Ostatnie Cięcie. Z tej strony Mina i kontynuujemy. Zatem, zostały nam jeszcze do obczajenia kolejne pomieszczenia. Śledztwo się zagęszcza, ciekawe kiedy znowu nas będą próbowali zabić. Już jeden snajper był. Modulec jeden. No, taka to fazowa. Czyli jeszcze tej rozciętej zasłony nie użyliśmy. Ale ale po co? Tym razem sam to zrobiłeś. Szafa. No tu mamy te paski. O, to ten pasek nieszczęśliwy. A gdzie ja... czy to jest ruchomy pasek? Nie. Tak, ruchomy. A ja gdzieś miałam ten wymiary? Czy jak to ma być? Nie, czekaj, bo to było... Nie wiem w sumie. Ten jest nieruchomy. Oj. Oj! Musiał zabić operatora, skoro następnym celem miała być Alicja. Miała być Alicja? Mamy wymiary Alicji? Chyba przypadkiem coś zrobiłam. Chciałam wpisać tamten, ale tamten chyba nie był taki. Tamten był troszeczkę... Tam był inny... Inny numer. Tam był ten środkowy. Talia była chyba trochę inna. Nie wiem. I znowu nagrywane. Pracowny skoszał Brandon, aktor, dyrektor badań i rozwoju MGI. No ale fajnie, że się przyjrzałam. No ale chcę się przyjrzeć. Czy on tu samych świrów sprowadził sobie po prostu? I postanowił ich wymordować. O, mogę włożyć kasetę, ale nie mam kasety chyba za bardzo. Mam tylko audio. Nie, znaczy mam audio tylko, ale ona jest odsłuchana już. Ktoś kogoś podglądał. Binokle? Nie, koniecznie. Ale nic nie będzie. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem. Wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Posłuchajcie im... Jak to rolnicy? Dobrze, że teraz tylko palą opony przed Sejmem, nie? Po dźwiękowieniu. O, mamy taśmę. Mała kaseta wideo. Czy ta kaseta wejdzie tu, czy to będzie problematyczne? Czekaj, bo tutaj coś jest na dole jakby. O, zobacz, widzisz? Okej, walizeczka. Aha, zamiana. Magiczna zamiana walizek. Tak. Ktoś musiał ukraść dla niego dokumenty. Okej. Dobra, to wszystko. Nic więcej? O, to? Czekaj, czekaj. Nie, poczekaj, jeszcze raz. Bo to jest dziwne akurat, że tu mam to samo zamiast takiego wyjścia. Tu czegoś nie będzie? Pod podszewką? Ja nie mogę chyba za bardzo użyć tutaj noża, ale zobaczymy. Nie. Dlaczego tak? Ja bym tu użyła noża. To nie. Coś obrażam, to sobie wychodzę. O, tu! 35, 24, 35, przepraszam, przeskoczyłam, to Alicja! Kto? Bla... Nie wiem, nie wiem przeczytać. 38, 28, 38. Norma miała po prostu ich wymiary wszystkie. O, kutwa.
Czy musiałam wszystkie przelecieć po kolei? Alicja była ta właśnie. 35, 24 na 35. Okej, okay, to była podpowiedź, a ja po prostu sobie chciałam tam to wpisać i źle ustawiłam i mi weszło. Trudno. Zdarza się. To wejdzie tu? Patrzcie państwo, martwiłem się, że zrobiłeś sobie krzywdę, ale czujesz się całkiem nieźle. Nie, proszę się nie ruszać. Zajmę się tobą. To małe niepowodzenie to nauczka. Komunizm to opium dla ludu, a religia to pastylki nasenne. O kurde. No, rozwalił mu głowę, ten ze skarpetką czerwoną. O, pierdziele. Dzięki wielkie, jest większy i ładniejszy niż ten, którego nie chciał mi dać biskup. Co? A kto taki... Nie mogę w to uwierzyć. To nieprofesjonalne. Ujęcia? Za mała ta skrzynia. Cóż, chyba nie mam wyboru. To samo spotkało świętego Jana Chrzciciela i paru królów. Ale i tak mi się to nie podoba. Co ty nie powiesz? No dobrze. To teraz co mamy jeszcze? Jeszcze mamy kolejne karty, nie? To lecimy dalej. O, kłótwa. Na górę wejdziemy, zobaczymy, czy tam któraś jeszcze jest do otwarcia. Tutaj? Oj! Oj! To jest ostrzeżenie? Okej. Okej, fajne te szafy. Karta rozciętej zasłony. Co to jest? Nie ma oczu, mózgu i wisi głową w dół? Człowiek, który za dużo wiedział. Haha! O kurde. Spec od efektów na pewno maczał palce w jego morderstwie. Oni się tu nawzajem pomordowali po prostu. Dobra, nie chcę nic dzwonić, nikt nie odbiera, nikt mnie nie kocha. To jest zepsute, to jest... O, czekaj, to jest... Kiedyś widziałam takie cygaro? Okej. Okay. No, a tutaj co mogę zrobić? Zobaczyć mogę, ale nie bardzo wiem co. Aha. Okej. Okay. No, przepraszam, przeleciałam. Z wrażenia. Taki jest plan. Spadł był. Moment, o co tu chodzi? To jest wszystko zaplanowane. Co, gdzie będzie umieszczona kamera? Czyli czekaj. Jedna jest pod łóżkiem. To nie mam pojęcia. Tu jest ta jedna. Okej, wyjdźmy stąd. Tutaj na pewno niczego nie będzie do otwarcia. Fajnie takie, taki stary styl kręcenia, nie? To jest ta ulica, tutaj ten... Z tym podnośnikiem. Okej. No, to wszystko. Stawimy otwarte. Samo się zamknęło. I tutaj mamy efekty specjalne. Książki. Okej.
Drogi przyjacielu, proszę obejrzeć taśmę i przekaż mi swoją opinię o głównym pomyśle. Osobiście uważam, że jest uroczy i dopracowany. Pozdrowienia. Okej. Okay. Uroczy? To mam Biblię znowu? Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz wprawdzie już jest stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy. Wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem. Upójmy go winem także tej nocy i idź ty i śpi z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim, a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów. Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami. Dobra, to tyle na temat tego, o czym jest Biblia, między innymi. Lek na sercowy MGI. Okej. Ktoś to chorował na serduszko, czy jak? To co, następne drzwi? Tu? To są zamknięte. Na górze jest jeszcze coś? Jest jeszcze jedno piętro chyba, nie? Bo ja tam znalazłam jeszcze coś po drodze, bo ja już po prostu nie ogarniam. Tu jest jeszcze. Nie mogę tu już? Aha. No dobra. Wypróbuję tę szybką podróż, którą odkryłam niedawno. Nie mogę tu, muszę być na zewnątrz. O kutwa, naprawdę? Tak, odcięte zasłony. Okej, okay, tutaj te. I teraz co mamy? Dobra, zobaczymy, skąd ty wyglądałeś. Od tego zaczniemy. Aha, też znowu zza pleców. Szanowny panie, ze strony naszej fundacji doznał pan opieki medycznej i ludzkiej, wsparcia i braterskiej miłości. Dlatego głęboko ranią nas pańskie wypowiedzi w różnych mediach i nie możemy dłużej zaliczać pana do członków naszej fundacji. Jeśli szybko nie sprostuje pan swoich oświadczeń, będziemy zmuszeni podjąć kroki prawne w sprawie o zniesławienie. Z poważaniem, Michael Keller. Michael Keller. No dobra. Od ostatniego badania nastąpiło dalsze ograniczenie. Przepraszam? Od teraz. Ostatniego badania nastąpiło dalsze ograniczenie pola widzenia o 25%. Do całkowitej ślepoty dojdzie w ciągu 2-3 miesięcy. Guz mózgu rozwija się równolegle z utratą wzroku. Operacja nie jest możliwa. Badania potwierdzają wcześniejsze dane o całkowitym wyleczeniu z cukrzycy. Aha. Od ostatniego badania... Czyli moment, może być coś takiego, że te leki wyleczyły go z cukrzycy, ale na przykład spowodowały raka mózgu, nie? I ślepotę postępującą. I to takie straszne. Książki o aktorstwie. Jeszcze mi ten wiatrak zastanawia w tym jednym pokoju. Bo ten nie, ten nie. Ten wiatrak nie. Ten nie jest jakiś dziwny. No dobra, co tu mamy jeszcze? A, milion okularów, nie? Coraz silniejsze szkła pewnie. No, ale czekaj, wróć. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy.
i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza, 10 słów. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni. Okej. Tu? A, znowu to. I czemu to się ciągle wtrynia? Kiedyś mam zadzwonić pewnie, nie? Ale jeszcze nie teraz. No dobra. Czyli gdzie jest kamerka? Jak widać, tam gdzieś? No dobra. To pomału. To co teraz możemy zrobić? Niech pomyślę. A to co jest to? Co tam jest? Za schowek. O! I co to jest? Koszyczek z... Koszyczek... Niespodzianką. No. Okej. Okay. Mamuk szefowi planu zabić kierownika produkcji. Miał spotkanie w biurze. Okej. Okay. I robię zdjęcie, jak on spada. Czytasz, czy nie czytasz? Nie ma czytania? Czemu? Człowiek spada z... Moment. Człowiek spada z... ogrodu Edenu. Jestem pewien, że... docenisz... tą alegorię... do zobaczenia w biurze. Okej. Okay. To strącony z nieba. Popatrzyliśmy. Mhm. Coś mi się kojarzy, jak dawno. Mówię, grałam dawno w tę grę. I mi się coś kojarzy, że mogłam coś tu zrobić, tylko. Z tym wiatrakiem. Tylko, że nie bardzo pamiętam co i czym. O, pilniczek wzięłam, to pominęłam wtedy. O kurczę. No to chyba wszystko. I co dalej? Po co mi ten pilniczek właściwie? Tam mamy pilniczek. No to troszkę się wzbogaciliśmy o jedną rzecz. Nie. Gdzie jesteś? Jezu, gdzie ty jesteś? Czemu mi taką kamerę? Czemu mi się tak perspektywa zmieniła na pomoc? Dobrze, że teraz to wróci. Ejku, no mi się popłakała chyba. Tu, tutaj wiadro. Nie musimy tego używać do czegoś, tego wiadra? Do czegoś użyć? Nie? No to szkoda. Tu jest jakieś drugie wejście jakby. Zobacz. O, też nie można. No to trudno. To idziemy... szybciej. Tam. A poczekaj! Zapominam, że to przecież działa tutaj, takie coś. Ja bym chyba idę tam, gdzie jest... sprzęt filmowy, to będzie tam? Tutaj było biuro, a chyba, że... Czekaj, bo... Czym jest to biuro? Czy biuro to jest... Tutaj właśnie gdzieś było office. Ale halo. No nie, to na pewno. Ale gdzieś tam było chyba biuro. Na pewno nie tu. O, tu jest office. Więc może tu jest biuro? Może o to biuro chodzi? Oj. Myślałam, że grę mi wywaliło. No i tu się nie da wejść. No to gdzie mam iść? Czy chodzi o biuro jakieś takie... Tu? Oje, gdzie tam poszedłeś? Wracaj tu! To na pewno nie jest biuro. Patrz tu nie. Jakieś rzeczory leżą. No dobra. To uciekamy. Szukamy miejsca, gdzie mamy się znaleźć. No, ale moment. Do schowka. No chodź. Tutaj mieliśmy zwłokę. I czy to wszystko jest tutaj?
Chyba tak. Ale tutaj już... O! Motorcycle. A, no to samochód. No, tak. I co tu się działo? Czy jakiś progres jest? Czyli nie ma twojego autka na twojej informacji. Zapiszemy sobie grę. No dobra, chyba tu musimy... Oj, jakie ty robisz dziwne rzeczy. O. Czy tu się nagrywa wszystkie pościgi, tak? Aha. Kolejny zawód. Ma w łapce coś. Zabita przez dźwiękowca, ale dlaczego? Czy zabity przez dźwiękowca? Czy to, no wróć, to jest ona? Skupiłam już teraz, ale niech tak będzie. Potem to poskładam do kupy. Co dalej? Bracie. To wszystko. Nie ma żadnych innych śladów chyba. No ale jak zabity? Jak zginęła ta osoba? To wszystko, co mam robić? Znaleźć ciało i to wszystko? Otworzyłeś pięknie. Znowu to samo, ale to ich wina. Ale coś sobie nacisnęłam i... to się otworzyło? O! Pierwsze powarcie tej karty, okej. Okay. Będzie druga połowa. I to wszystko? A to nie jest ważne, żeby odsłuchać? Dobra, poczekaj. A nie mogę użyć czegoś na tym? O! Czekaj, wróć. Czyja to łapka jest? No to chyba taśma klejącą się ściągało, nie? Mamy gdzieś taśmę klejącą? Hmm? I co? Co to było? Poczekaj. Nie wiem. Nie wiem, jakąś... Nie wiem, musiałbyś... Co potrzebujesz, żeby to wykorzystać? Nie mam pojęcia. No to chyba to wszystko, już nic tu nie zdziałam. Wychodzimy. Nie podobało mi się raz. Nie mogę tędy wyjść? Czy tamtędy, serio? Ojejku. Czyli tu zwłoki, tam zwłoki. I każde pomieszczenie kryje w sobie kolejne zwłoki. No i tyle. Dobra. Co jest? Nie mogę postacią ruszyć. Halo? Nie żartuj, że się... Oj. Coś się niestety za... O, gdzie mnie rzuciło? Pomocy! Pomocy! Aha. Wyciągnijcie mnie stąd! Kogo skąd? O, kutwa! Oj, poczekaj. Stój! Stój! Niech pan tego nie robi, szamlej! Ale czego? Bo ja panu chcę pomóc. Tylko jeszcze nie bardzo wiem jak. Ja wiem, że to się może źle skończyć dla pana. A, muszę chyba go najpierw tam się wdrapać i go... No ale idź. No ale... Aha! Jak mam to obejść? A, tędy. Już idę, już się ratuję. Co to miało, kurde, być? Proszę, ale... Jeszcze trafiał w schody. No już. Może trochę szybciej. Okej. Okay. Mało. Ale co ty... Nie! Do góry z powrotem. Ja chciałam dostać się gdzieś tu. Otworzyć.
Jak go opuszczę, to go uduszę, tak? Musiałabym go najpierw... Aha, w ten sposób. Już? Teraz można? Go uwolnić. Prosiliśmy hak, więc chyba możemy opuścić też jego. Miejmy nadzieję. Dobra, obróć się. I biegł się, tylko się nie rozbij o jakieś drzewo. Tu nie ma drzew. No to co? Może tak być? Proszę pana. Dziękuję, panie Shamli. Ocalił mi pan życie. Co się stało? Nie wiem. Wracałem z motelu, kiedy dostałem w głowę i przetknąłem się tutaj. Czy widział pan, kto obsługiwał dźwig? Widziałem tylko postać kobiety z brązowymi włosami. Domyśla się pan, kim była? Pan wybaczy, ale nie jestem teraz w stanie myśleć. Wrócę do domu i odpocznę. Alicja się mną zajmie. Proszę kontynuować śledztwo i odezwać się później. Chyba wciąż ma pan jakieś ślady do zbadania. To on jest jakiś taki troszkę mnie... Chyba ma wroga kobiety, ale ja nie widziałam, że... No dobra, ja wierzę mu. On to widzi więcej niż ja. Fakt, że większość to urojenia, ale... Dobra, do biura mieliśmy iść, tak? Wtedy, może teraz biuro się będzie... Odblokowuje się biuro może. A, poczekaj, bo trzeba było jeszcze tam może zbadać. A, i teraz biuro jest odblokowane. Fajnie. Okej, okay, klimatyczne biuro. Tam możemy wejść za to. O! Opuściliśmy coś, fajnie. Teraz inna perspektywa znowu. Coś, jakieś inne ciekawostki. Jaka muzyczka jest fajna tu. W ogóle ta gra ma bardzo dużo jakby roszczeń wobec moich filmów z tej gry do ścieżek dźwiękowych. No i sobie się nie dziwię. I jest niewyświetlana w Danii. Nie wiem dlaczego. Ale niech i tak będzie. No to wchodzimy tutaj, nie? Dzień w biurze. Haha, ale jesteś to wciapny. A co to? No, co dzień w biurze. Kolejny z zawłoka, to co? No, smyczko to opuściliśmy. O, przykro mi. Kolejny zawłok. No, co odcinek to dwa zwłoki? Jak to obejrzeć? Sprawdzić, co się stanęło z drugiej strony, tak? Dobrze. Ciągle mi pogania ten mój pracodawca. No, żeby się dobrze płacił, nie? Ile w ogóle ci zapłacą za to? Czek rzuciła dobry ta laska, ale... Jaka muzyka, jaki ambient. Chodź, powrótku, woda, jakieś leki. A to co? Aha, coś na serce, ale jest... zaklejone? Kliniczkiem. Czekaj, jak to się robiło? Tak? Nie? Ale może czymś można to otworzyć, ale po co mam to otwierać, ale sprawdzę. Będę pieczątka N. Przepraszam, to problematyczne jest ustawianie tego taśmującą nóżą. Może nożem. O! Kler go podpuścił zakleił mu wieczko butelki z pastylkami na serce. Co szybko! Gdzie ty masz te wnioski? Pozabijali się nawzajem, tak? Ja to kiedyś przeczytam na spokojnie i też wszystko będę wiedziała. To co mamy? Mamy czy mam lata? Czy on ma? Nie, myślałam, że mam. Może? Czekaj, mam to otworzyć, tak? Gdzieś tu mam, bo mi to otwieranie to jakby wskazówka, co mam zrobić chyba. Nóż, nożem na przykład. Próbuj to wyciągnąć. I się udało wyciągnąć tego pilota. Więc to jest progres.
Czyli to chyba wszystko. To są jakieś jeszcze książki i jakieś informacje. Jakieś dokumenty, ale to chyba jest już zbędne. Zatem przestań tańczyć Macarena, chodź tu. Ale od czego jest pilot? Niczego nie ma. Od czego mam użyć pilota? Pilot działa. No popatrz. No to chyba najpierw jakiś off, on czy coś tam. Traf jeszcze. O, popatrz. I co? No to nie wiem co. Czekaj. Tu nie ma nic. Albika? O! Trójka. To było naszpikowane po prostu kamerami, tak? I oni grali, wszyscy grali w tym filmie, ale to poryty umysł musiał wymyślić taki plan, żeby pozabijać ludzi, żeby nakręcić idealny horror wreszczowiec. To wszystko? No to chyba wszystko. Te trzy rzeczy nic więcej nie kliknę. No to sobie zamknę. Chyba, że nie. Dobra, niech będzie tak. A, to się samo zamyka, tak? No to co? To ja już pójdę. Dziękuję za współpracę. Zatem wychodzimy z biura. Nie wiem, co gdzie pójdziemy teraz. Gdzie możemy teraz pójść? Ale co dzwoni? Gdzie dzwoni? Zaraz! Wódka może dzwoni. Wódka dzwoni do mnie. Proszę, żeby w nią trafić. Co? Proszę wziąć kartę z wymiennika i spotkać się ze mną w domu Brennera. Dobra. Klej. Połowa karty, pewnie muszę ją skleić. No to poczekaj. Kim byłaś? Ja znam ten głos, znam tę aktorkę. Poczekaj, ja sobie użyję klej. Nie wiem, jak ktoś się używa przedmiotów. Klej z kartą. Tylko nie to było. Z kartą. I rozcięta karta. Sklejona? Nie, no jest chyba sklejona. Sklejona, dobra. No to idziemy dalej. Dom Brennera. U Brennera, to. Dobra, jesteśmy. Dzień dobry pani. Kim pani jest? No, otwarte. Okej, trzeba będzie wiać. Kim pan jest? Kim pani jest? To ja jestem tu od zadawania pytań. Uhu. Niech pan nie traci swego cennego czasu. Czemu mój czas stał się nagle tak cenny? Ponieważ jest pan uwięziony w tym pokoju, a za jakieś 10 minut wybuchnie tu bomba. Dlaczego sądzi pani, że tu jest bomba? Ja ją tam umieściłam. Jak to miło. O co chodzi? Po prostu łatwiej wyznać prawdę, gdy twoje życie dobiega końca. Kim pan jest? Joseph Shumley. Jestem detektywem. Dlaczego pan się tu znalazł? Pan Marvin Jordan zatrudnił mnie, żebym wyjaśnił sprawę zniknięć członków ekipy. Czemu właśnie pan? Nie jestem pewien. Częściowo zapewne z powodu moich zdolności medium. Interesujące. A nie? Jeśli mówi pan prawdę i naprawdę jest medium, to znajdzie pan sposób, żeby się wydostać. Powodzenia! O, kutwa. Ale menda. Staty na każdą okazję. Folwark zwierzęcą, Rubela. Nie woli uczuć. No, dobra. Czyli co, jesteś... Kim jesteś? Kobieto. Sadystko. 12. Wielki brat patrzy na ciebie. To jest wielka siostra. 12.31. Powiedzmy, że...
się mogłeś ruszyć. A ty czekaj, coś mogłeś... Szufelkę wziąłeś. Może tutaj... No to czekaj. Kuferek. No a ja mogę ten kuferek... Może ci mam to wymyśleć, tak? A mogę wyjść po prostu? Mogę. To jest jakaś torebeczka. Torebeczka, ślineczka. No to znaczy się. Nie, mi chodzi bardziej o to. Tutaj O! Nie, to nie to. A ty nie kucasz, nie? Nigdy nie pamiętam, czy mi kucają, bo szufelkę jakąś podniosłeś, do czego mi szufelka w tym miejscu. Może coś, jakiś dokument spalony albo cokolwiek. Nie, nic. No to tyle ze mnie będzie. Po prostu mi wybuchnie i tyle. O, panie Shamli, zapomniałam panu powiedzieć, że jest łatwiejszy sposób. Proszę mnie poprosić, a ja rozbroję bombę w tym pokoju, ale to zdetonuje kolejną i zginie ktoś inny. Kto? Nie mogę powiedzieć. Może Alicja? No, czy więc naprawdę czas leci? Jaka jest pańska odpowiedź? Ile mam czasu? 600... Nie, nie będę tutaj spadaj, babo. Nie. Dobrze, więc niech pan to sobie przemyśli. No ja coś wymyślę. Ale tu nie ma żadnych wskazówek, żebym wymyśliła. A to on ma na trzy sloty, na trzy cyfry jest. Ile jest możliwości kombinacji? Gdzie ty znikłeś? A poczekaj, a mogę użyć czegoś na tej skrzyneczce? A mam w ogóle... Poczekaj, mogę użyć czegoś na niej? O, fajnie, teraz w ogóle mi się nie wyświetla. No to fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się. Proszę mi to wyświetlić. Z powrotem zaraz sprawdzimy, czy wróciła możliwość interakcji z tym kuferkiem, bo chyba nie ma go. O, teraz nie ma możliwości interakcji z kuferkiem, więc generalnie zginiemy. Najwyżej mi zresetuje całą sytuację, to sobie to dotnę. A dlaczego? Okej, jesteśmy po rozmowie chyba już? Czy jeszcze nie? Już. Drugi raz wczytałam wcześniejszy zapis i zaczęłam na nowo jakby ten moment, bo zniknęły mi te wskaźniki, że można coś zrobić. I to jest takie smutne trochę. Więc co możemy tu zrobić z tej perspektywy? Nic i... Ale to nie tylko w tym domu, potem coś znowu tam na tym dźwigu nie chciało mi działać, więc musiałam znowu wczytać, więc... No, troszeczkę zaczyna mnie męczyć ta gra. Niech pan to sobie przemyśli. Cały czas myślę i mnie wkurza gra, więc jesteśmy siebie warci. Jeszcze raz sobie zapiszę i zobaczymy, czy teraz po tym jej gadaniu będzie działało to. Czy tym razem już znowu zniknie? A? Chyba zniknęły teraz po tej rozmowie. A, to może nie był błąd gry, tylko to jest celowe, ale z drugiej strony mi to na tym dźwigu też znikło. I to było grubo przed rozmawianiem z nią. Aha, czyli gra mi po prostu odbiera to, co ja mogę... No dobra, to ja sobie wczytam, sobie poszukam. O, nie mogę. Aha, czyli to nie był błąd gry. To było celowe zamierzenie, żebym ja nic nie mogła zrobić. A to jest nie fair. A ja sobie poszukam solucji. Też będę nie fair. I wczytamy, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jaka będzie jej reakcja. To poczekaj, ładuj grę. No, to jeszcze mogłam zrobić. Sobie to obejrzymy i szybko, zanim ona coś tutaj nam odwali, że tak powiem brzydko. I podobno kod to jest 314. Nie wiem, skąd to się bierze. Nie mam pojęcia, co się wzięło z solucji. Przyznaję, bo gra mi naprawdę już zalazła za skórę dzisiaj. Kolejna. Okej, mamy klucz.
Zdrowienie. Okej, okay, sterowa. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ciekawe, co ma na to. Jak się mam tam dostać? A, bo to jest drabina. Czekaj, drabina. Tego nie mogłam zrobić wcześniej. I gdybym mogła wcześniej to zrobić, prawdopodobnie. Pi. 3,14. O kurde. Ja wcześniej tego nie mogłam zrobić. To bym wpadła na to. Nie, ale on wcześniej nie podchodził mi tam nawet. Tutaj, do tej... No to banał jest. Solucja by mi nie była potrzebna. No pi 4,14. No kurde, naprawdę. No pomału. By wypadało najpierw zobaczyć, co mamy. Czekaj, czy ty sam to otworzysz, czy niekoniecznie? Które to ma być? Tu. No tu. I co mamy przeciąć? O kurde. Nie, nie, poczekaj. Zapis gry. Ja wiem, jak to z bombami bywa. Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, nie widzę nawet tych kabelków. Jestem genialnym po prostu saperem. I masz tu nożyczki. I... Ten różowy wygląda apetycznie, nie? W sumie chyba tylko jak można przeciąć. Pan zbladł, panie Shamli. Dlaczego nie skorzystał pan z łatwiejszej drogi? Pańskie sumienie odmawia poświęcenia życia niewinnej ofiary? Tak, ja. Czyżbym się mylił? Sądzę, że zasłużyłem na prawo zadania kilku pytań. Też tak myślę. To pani jest Laila Samuels? Nie. Nazywam się Ingrid Petersen. Widać. Zajmowała się pani charakteryzacją i kostiumami. Jestem psychiatrą, pracuję w Danii. Zatrudnił mnie pan Mervyn Jordan, żebym zajęła się problemami członków ekipy. Mieli ich mnóstwo. Skurt, może powie mi pan, dlaczego mam tyle wizji wypadku moich rodziców? Ten dom to już przeszłość. Coś tu jednak może przywrócić wspomnienia. Czemu zostawiła mi pani wskazówki? Chciałam wiedzieć, po czyjej stronie pan stoi. Po czyjej stronie? Nie wiem, ale myślę, że nie po złej stronie. Czemu przyszła pani do tego domu? Bałam się zatrzymać w motelu dla ekipy. Dlaczego? Było nas ośmioro. Pan znalazł 7 ciał. Już? 7? Nie liczyłam. Proszę pokazać ręce. Ale ci pokazała? Sądzę, że brała pani udział w morderstwie operator. To absurd. Zwierzała mi się. Beznadziejnie zakochała się w dźwiękowcu i wpadła w depresję. Sama się zabiła, popełniła samobójstwo. Aha. Ma pani dziwne poglądy na przyczyny samobójstw. I dziwną ruchomość szyi. Zabiła pani dźwiękowca? Niech pan nie będzie cyniczny. Jest pani to duchem. To było samobójstwo. Czuł się odpowiedzialny za śmierć operatora i aktorki. Mnie się wydaje, że ona siemia. Zobacz, co się z nią dzieje. Ewidentne dowody na to, że kłamie. Aktorka popełniła samobójstwo? Tak. To był wypadek. O jery, jak to ściemniają. Wiedziała pani, że Michael Keller, dyrektor fundacji Mervyn Jordan Foundation i członek ekipy, próbował 2 razy mnie zabić, zanim sam zginął? Widziałam ciało, ale nie miałam pojęcia, że nie jest tym, za kogo się podawał. Co ty robisz, kobieto? Wydawał się świetnym szefem planu. Czy nazwałaby pani Roberta Mervyn Jordana zdolnym reżyserem? Jeśli utalentowany reżyser jest utalentowanym manipulatorem, tak? Skoro nie, to jakby go pani określiła? Po prostu zdeprawowany synalek. Spotkała pani siostrzenicę pana Mervyn Jordana, Alicję? Nie, odkąd przyjechałam na zdjęcia. Jack Danvers uczestniczył w zdjęciach? Nigdy nie bywał na planie. Jak mogę pani zaufać? Mówi mi pani, że jest przerażona śmiercią 7 osób, ale równocześnie twierdzi, że to wypadki lub samobójstwa. No. Pani kłamie. A. Proszę zrozumieć. Aktor, kierownik produkcji i spec od efektów to nie były samobójstwa ani wypadki. Sądzę, że jest pan w porządku i chyba mogę panu pomóc. Jak? Uważam, że w rezydencji znajduje się ukryty pokój, który może wyjaśnić wiele zagadek. Co to ma znaczyć? Powiem więcej, gdy mi pan zaufa. Poza tym przysięgnie, że nikomu nie powie o tym, że mnie widział. Albo zostawi mnie pani z bombą zegarową i wytapetuje ściany moimi flakami. Kto wie? Proszę obiecać.
Obiecuję. Zrobię, co w mojej mocy. Jest psychiatrą, ma dziwne metody, kłamie, kiedy mówi, że wszystko to przypadek. Nienawidzi Roberta. Okej. Okay. Co, zostawiła nas tu, czy możemy wyjść? W każdym razie wychodzimy. Okej. Okay. I musimy chyba do... posiadłości, tak? Bo znowu mnie zablokowała gra. Nie mogę się ruszyć. Drugi raz, znowu. Ładowanie. Oj, ciężko grać w takie stare gry. Chociaż ona chyba też miała takie zwiech, pamiętam. Coś tam było takiego nieprzyjemnego. Ale Boże, ja tam nie mogłam w ogóle podejść do tej szafki z tymi książkami, żeby do 3.14. Bym to wymyśliła bez problemu. Już? Możemy? Aha, już możemy. Więc pójdziemy sobie pod posiadłość i skończymy ten odcinek. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.